Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, jestem Marcin. Trzecie, przedostatnie już zadanie od Natalii w ramach darmowych korepetycji. Czyli jak masz zadania, nie wiesz jak rozwiązać, wysyłasz je do mnie na matematyka@gmail.com. Ja je rozwiązuję i rozwiązanie ląduje na YouTubie w postaci filmu, który właśnie oglądasz. Dobra. Zadanie trzecie jest następujące. Pociąg jedący z prędkością 75 mil na godzinę wjeżdża do tunelu o długości 2,5 mili. Długość pociągu jest równa 1,4 mili. Ile czasu pociąg będzie przejeżdżał przez tunel od chwili, gdy przód pociągu wjeżdża do tunelu, do chwili, gdy tył pociągu opuszcza tunel. Teraz ja tu mam taki, powiedzmy, że symboliczny rysunek. Wiemy, że długość tunelu to jest 2,5 mili. Czyli odtąd dotąd jest 2,5 mili. OK? Dobra. Natomiast droga będzie troszkę dłuższa, a będzie dłuższa dokładnie o długość tego pociągu, czyli o 0,25. Dlaczego? Ponieważ jeżeli powiedzmy sobie, że tu jest początek pociągu, to jeżeli ten początek pociągu jest tu i przejedziemy całą długość tunelu, no to ten początek pociągu będzie tu. Tak? Bo tu będzie jakby schowany ten, tak, jeżeli tu zaczynamy liczyć, gdy zaczyna on wjeżdżać do tego tunelu, do momentu, kiedy zaczyna się wyłaniać, no to ta krecha przejechała tą odległość. OK? Aczkolwiek my mamy, ile pociąg będzie przejeżdżać przez tunel od chwili, gdy przód pociągu wjeżdża do tunelu, do chwili, gdy tył pociągu opuszcza tunel. Czyli gdy tył pociągu opuszcza tunel, to przód pociągu jest tu. Jasne? Dobrze. Czyli dzięki temu wiemy, że nasze S, czyli nasza droga, to jest 2,5 plus 0,25, to jest 2,75. Oczywiście oni pytają się o czas, tak? Ponieważ tu mamy, ile czasu pociąg będzie przejeżdżał przez tunel. No to przydałoby się wzór na czas. Oczywiście tak, wzór na prędkość to jest S przez V równa się S przez T. Jeżeli to pomnożymy przez T, to V razy T równa się S. I jeżeli to podzielimy przez V, to czas to jest droga przez prędkość. Okay? Nasza droga to jest, czyli nasz czas to jest 2,75 przez prędkość, którą mamy, czyli 75 mil na godzinę, czyli 75. OK? Równa się... Sprawdźmy na kalkulatorze z ciekawości. 2,75 podzielić przez 75. Tak, wynik wychodzi kosmiczny, ale i tak wychodzi fajny. Dobrze, zamienimy to sobie tak. 2,75 to jest 2,75, czyli to jest 2,34, czyli to jest 11 czwartych. OK? A jeszcze z ciekawości. Dobra. 11 czwartych. Czyli to jest, zamiast tego wpisujemy 11 czwartych przez 75, czyli to jest 11 przez 4 razy 75, 300. I ten wynik jest oczywiście w godzinach, tak? Ponieważ było mil na godzinę. To teraz pasowałoby to zamienić jeszcze na minuty, choć ten wynik też już jest dobry, tak? Że to będzie 11,3 godziny. No ale zamieńmy go, że 11,3, jeżeli mamy w godzinach, to jeżeli pomnożymy to przez 60, to nam wyjdzie wynik w minutach. Czyli 1,5, 11 piątych, a więc 2,2 sekundy. No i to jest poprawny wynik. Myślę, że proste. Jak macie pytania, śmiało piszcie w komentarzach. I łapki w górę, zawsze mile widziane. Cześć.